Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, od zagrajmy w Gothic 2 Nadskórka z modyfikacją Velen 2.0. Witam was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale. Velen to modyfikacja, którą wielu z was mi polecało i no cóż, nareszcie udało się ją zainstalować, uruchomić. Nagrywam również tu, przyznam się wam od razu, że na nowym systemie, więc mam nadzieję, że będzie mnie i dobrze widać, i dobrze słychać, i że bez żadnych problemów technicznych pierwszy odcinek będzie na wypasie. Nagrywam to w ciągu dnia, także czasami będę trochę prześwietlony, ponieważ słonko daje czadu dzisiaj na pełnej. No i zaczynamy nową grę. Poziom trudności, widzę, że możemy sobie tu wybrać. Jakie są? Koszmar, trudny, średni, łatwy. To ja tak na średnim, żeby było fajnie, żeby dobrze się grało. Rozpoczniemy sobie nową przygodę. Po wybraniu poziomu nie da się tego zmienić, także lecimy, cwajaki. Zobaczmy, co to będzie. No, modyfikacja, do której mam bardzo dużo oczekiwania. Także liczę na to, że się uda. Team Velen prezentuje. Jeśli będą napisy po niemiecku lub angielsku i tak dalej, to będę wam czytał i zobaczmy. Kurde, no nie, powiem wam, że naprawdę mam duże oczekiwania co do tego moda. Modyfikacje do Gothica 2. Damn bro, jakie wejściowe. Ładne. No i niemiecka modyfikacja, także liczę, że będzie quality naprawdę. Jeszcze korzysta w ogóle z Uniona, więc też będzie, myślę, że wypas. Minęło wiele lat, kiedy stary bradaty mężczyzna powiedział mi swoją historię. Powiedział mi o wyspie, z dala od znanych wybrzeży, rządzonych przez samozwańczego księcia, który ciemiężył swój lud i wyciskał jak dojrzały owoc. Opowiadał o książęcym skarbcu, od góry do dołu wypełniony złotem i biżuterią. Opowiadał, że był piratem i razem ze swoim kapitanem chcieli okraść skarbiec. Zeszli na brzeg, ukradli zbroję dwóm żołnierzom, tak aby niepostrzeżenie dostać się do zamku. Jednakże zostali schwytani w momencie, kiedy chcieli włamać się do skarbca. Zostali skazani na śmierć przez powieszenie. Jednak wszystko się zmieniło, kiedy książę złożył mężczyźnie ofertę, pozwalającą mu ratować życie. Jego kapitana. Opowiedział mi o swych niewiarygodnych przygodach i wydarzeniach, które przeżył na wyspie. To brzmiało tak niewiarygodnie, że uznałem go za jakiegoś szaleńca. Jednak błysk w jego oku zdradził, że mówił prawdę. Ona istniała naprawdę. Wyspa pełna ucisku, wojny i złota. Zapytałem go, jak brzmi nazwa wyspy, a on stanął w niemal pełnym skupieniu, zanim pochylił się nade mną i wyszeptał mi do ucha jej nazwę. Velen, moi drodzy, tak jest. Piękny nawet intro. Velen, rzekł, zapamiętam go do końca życia. No, no, miejmy nadzieję, że ta modyfikacja również zapadnie mi w pamięć, gdy już ją przejdę. No i zaczynamy, zobaczmy. O, wow, wow, co się dzieje? Cholera, co się stało? Ruszaj się, książę chce się z tobą widzieć. Książę chce widzieć mnie? Właśnie to powiedziałem. Czego on ode mnie chce? Jestem pewien, że sam ci o tym powie. Nie płacą mi za odpowiadanie na głupie pytania. Okej. Na Kalabaternika. Wszystkiego mogłem się spodziewać, ale czegoś takiego? Dokładnie, jak myślisz, czego mógł chcieć ode mnie książę? Skąd mam wiedzieć, czego chce od nas ten szczur lądowy? Może jest jeszcze nadzieja? Nadzieja? Na co? No, by się wydostać z tego miejsca. Ej, nie jest tu szczególnie pięknie. Co ty nie powiesz? Rusz w takim razie swą dupę na górę. Ajaj, kapitanie. Widzimy się później, chłopcze. Okej. I zaczynamy. Pierwszy dzień. Wejdź po schodach i przejdź przez drzwi. Książę tam na ciebie czeka. Powiem ci to tylko raz, jeśli nie będziesz okazywał mu szacunku, osobiście cię tego nauczę. Jasne? Okej. Okay. Wow, to jest pełne w ogóle jakieś animacje, full wypas, opcje, dialogi, przejścia kamery jakieś. W porządku, ruszajmy. Ja cię sunę. Normalnie mają nad sobą HP, ziomeczkowie, zdrowie mana, mamy jakiś speed mode, mamy chyba jakiś dzień. Wow, dobra, widzę, że kamera tu się troszeczkę baguje, gdy w ścianę wlatuje, więc będę trochę musiał tutaj ostrożnie nią manewrować. Widzę, że tu się dużo dzieje, w ogóle wow, nieźle. Tu jest chyba ten król. Zobaczmy. A, koniec, to fajnie, to żeśmy pogadali, Renwick? Więc to ty jesteś tym nędznym karaluchem, który włamał się do mojego skarbca?
Nic nie mów we własnej osobie. No, on to wie. Czyli, no nie wiem, może jednak, że we własnej osobie. We własnej osobie. Nie masz za grosz szacunku, ale nie martw się, wkrótce cię tego nauczę. Jestem Renwick, dla ciebie panie Renwick lub po prostu wasza wysokość. To ja jestem właścicielem tej cholernej wyspy i wszystkiego, co na niej jest. A teraz powiedz mi, czy wiesz, co grozi ci za takie wykroczenia? Zgaduję, że więzienie? Źle! Śmierć na linie! A, więc po to ta cała audiencja, chyba nie zamierzasz nas uwolnić. Oznacza, że jeszcze nie mam zamiaru cię uwolnić. Oczywiście, wasza wysokość. Widzisz, podziałało. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego cię tu wezwałem. Otóż będziesz dla mnie pracował. A kto tak powiedział? Wybór należy do ciebie. Pracuj lub zgiń. Okej, dobrze, zrobię to. Dla kogoś takiego jak ty nigdy. A raczej chcemy chyba uratować naszą skórę, także chyba dobrze, zrobię to. Nie mam ochoty zwisać z szubienicy. Mądra decyzja. Pozwól, że wyjaśnię, na czym będzie polegać twoje zadanie. Na wyspie urzędują rebelianci, którzy... Rebelianci? No. Nie masz mi się przerywać, a więc na czym ja skończyłem? A no tak, cóż, ci rebelianci atakują nasze konwoje, porywają i zabijają moich ludzi, a kilka razy chcieli mnie zabić. Dlaczego? Dobre i słuszne pytanie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ci goście uważają, że nie jestem odpowiednią osobą do rządzenia tą wyspą, więc za wszelką cenę próbują się mnie pozbyć. A dobrze, a jaką ja mam w tym rolę? Moi ludzie przetrząsnęli wyspę do góry nogami, ale nadal nie odnaleźli ich kryjówki. Tutaj wkraczasz ty. Znać ich obóz, a jak już to zrobisz, zdobądź ich zaufanie i powiadom mnie o ich planach. A co będzie później, zobaczymy wkrótce. Rozumiem, ale czemu akurat ja? Bo nikt cię tu nie zna. Gdybym wysłał kogoś z moich ludzi, od razu by go rozpoznali i zabili. W ten sposób nigdy się niczego nie dowiemy. Zrozumiałe. Od czego mam zacząć? Od czego? Musisz poznać kogoś, kto ma z nimi kontakt i zdobyć jego zaufanie. Tylko w ten sposób dowiesz się czegokolwiek o ich kryjówce. A gdzie znajdę odpowiednich ludzi? Cóż, to musisz rozpracować samemu. Ale najpierw porozmawiaj z komendantem Markusem. Znowu Markus. Ostatnio wysłał on na poszukiwanie grupę jego żołnierzy. Może już coś znaleźli? Okej. Okay. Potrzebowałbym lepszego ekwipunku, jeśli to zadanie nie będzie proste. Stare spodnie nie zapewnią zbyt wiele ochrony. Czy ja ci wyglądam na rynek lub kowala? No cóż, ja... Jeśli potrzebujesz ekwipunku, idź do kowala lub jednego z handlarzy. A co, jeśli sobie po prostu ucieknę? czy ty w ogóle wziąłeś pod uwagę, że mogę stąd uciec? Byłoby to bardzo głupie z twojej strony. W końcu nadal mam twojego przyjaciela. Gdybyś tylko spróbował uciec, chyba domyślasz się, co się by z nim stało. Okej, okay, w takim razie chyba ruszam do pracy. Dobrze, ale pamiętaj, jeśli sobie ze mnie żartujesz, to twój kolega umrze, a zaraz po nim dorwę ciebie. Okej, okay, Renwick, 760 HP masz, dobry z ciebie gangster. Cześć, Spikey. Jak tam na służbie? Widziałem wiele, ale nigdy nic podobnego. Co masz na myśli? Cóż, dzień lub dwa dłużej, a bylibyście jedzeniem dla robaków. Zgaduję, że po prostu mi się poszczęściło. Jest się czym chwalić. Dobra, no to bardzo mi miło. Okej, okay, czyli jest Renwick, jest Spike. A czy ja mogę... czekajcie, zrobię sobie F5 od razu, pierwszy save. Czy ja mogę zejść jeszcze do mojego zioma, zobaczyć, czy mogę z nim zagadać? Mamy 10 bamyny, 70 zdrowia, którego nie widzicie, nie wiem czemu. Coś tutaj nieładnie, bo u mnie pokazuje, a na obecnie przechwytuje? Jakim cudem? No jesteś wreszcie. Nie mów... no mówże, czego chciał od ciebie ten staruch? Książę miał dla mnie propozycję. Aha, propozycje. Tak, tymczasowo zostałem ułaskawiony, ale... Ułaskawiony? W konia mogę robić sam siebie. Ale to prawda, jednak dlatego muszę dla niego teraz pracować i odnaleźć obóz rebeliantów. Wygląda to, że faktycznie mówisz poważnie. Ale co w takim razie ze mną? O tobie nie było mowy. Co? Książę chce, byś był tutaj zakładnikiem, żeby mi nic głupiego do głowy nie przyszło przed wykonaniem zadania. A więc to tak, to by mu pasowało, co? Kiedy ty sobie w piękny dzień chodzisz za kobietami, spacerujesz w lesie i od czasu do czasu obijasz komuś mordę, to ja muszę siedzieć w tych lochach. Nie, mój chłopcze, rozejrzyj się tylko. Nawet nie ma miejsca, by się porządnie odlać. Jest tu obrzydliwie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie ma tu nic do picia. Zdajesz sobie sprawę, co mi dała straż butelkę wody. Co mam z tym syfem zrobić? Potrzebuję czegoś mocniejszego do cholery, więc rusz tym swoim muszczkiem, wymyśl plan ucieczki. Twoja poplanina przyprawia mnie o ból głowy. Nie gadaj głupot, chłopcze.
ty już dawno piłeś. Dawno, na to, że jesteśmy zdani na siebie. Cholera, na to wygląda. Nie zawiedź mnie w takim razie, chłopcze, jasne? Nie martw się, nie zawiodę. Okej, okay, rebelianci, zaktualizowano zadanie. Jest tu pan gwardzista, jest jabłuszko, Jean, kapelusz Morgana. Czy mogę go tak po prostu ukraść? O, na szczęście nie dostałem po głowie za to. Dawaj, jabłko typie, kurde. Czy chcesz Jeanu na przykład, cwaniaczku Morganie? Chętnie bym ci obstawił tutaj, żebyś nie zginął. Kapelusz Morgana. Kapelusz kapitana Morgana. Przycięte, trzy obuchowe i zero przed całą resztą. Zobaczmy nasze statystyki, bardzo ładnie wyglądają. Dajcie mi sekundkę, jeszcze jedną rzecz spróbuję zrobić. Dobra, słuchajcie, już poprawiłem wszystko, teraz będziecie widzieć na pewno gierkę ładnie. A widzicie, no te problemy techniczne, o których mówiłem na początku odcinka. Teraz już widać, ile mam zdrowia, ile many i całą resztę HUD-u też. Było OBS, jakoś dziwnie przechwytywanie okna, stwierdził, że sobie zrobi, tak poucina trochę i tyle. Ale teraz już wszystko jest ładnie widoczne. A oczywiście możemy teraz sobie wyjść na zewnątrz. Mamy kapitana Morgana, kapelusz, tak? Kapitana Morgana? Nie, to po prostu Morgana. Dobra, czyli jak znajdziemy Morgana, to damy mu jego kapelusz. Okej, okay. Możemy poczytać, mam nadzieję, że tak. I coś może się dowiemy na temat wyspy. Na przykład dostaliśmy 25 doświadczenia. Wyspa Velen, o widzicie, jak trafiłem idealnie. Velen jest wyspą z mniejszych wysp w Królestwie Myrtany. Tylko kilku żeglarzy nią zna, a odkąd rozpoczęły się zamieszki, prawie kompletnie o niej zapomniano. I proszę bardzo, wyspę charakteryzuje wiele ruin, które pozostawili po sobie dawni mieszkańcy. Więc możemy doczytać sobie co nieco tutaj o tej wyspie. Okej, okay, mam nadzieję również, że ładnie wszystko będzie widoczne. Dobra, tu są jakieś drzwi na pomarańczowo, tu na czerwono. Czyli na czerwono zgaduję, że właśnie nie otworzymy ich, a na pomarańczowo co oznaczają drzwi? Nie znam się na otwieraniu zamków. Okej, okay, dobra. A tutaj co było, że... A, czerwone są bez klucza, pomarańczowe jeśli ten. Dobrze, rozumiem. To co, wyjdźmy sobie na zewnątrz. Tu widzę, że chyba już niczego nie ukradniemy, nic nie zrobimy. Tu jakieś flaszeczki, ale też nic z nich nie mamy. Dobra, więc wyjdźmy. Tak troszeczkę mi się wydaje, że gra mogłaby działać płynnie, ale z drugiej strony już bez przesady. Okej. Okay. Runa teleportacyjna do skrzyżowania przed fortecą. No oczywiście, że wezmę. Darmowa runa teleportacyjna? Dziku, oczywiście, zawsze bardzo chętnie. Tu widzę, że mamy jakąś ten... Wiktor. Zobaczmy. Widzę, że tak jakby chciał ze mną pogadać, ale się wstydzi. Cześć! Cześć, nazywam się Wiktor. Co mogę dla ciebie zrobić? Właściwie to nie wiem. Nie wiem nawet, gdzie jesteśmy. Jesteś bardzo zajęty, co? Tak, można tak powiedzieć. Zajmuję się zaopatrzeniem twierdzy. Poza tym jestem tutejszym skrybą. Okej, okay, więc odpowiadasz też za dokumenty, zajmujesz się papierkową robotą. Więc odpowiadasz też za dokumenty? Dokładnie tak jest. Listy, dokumenty, certyfikaty, za wszystko to i jeszcze więcej. Odpowiadam ja. To jak? Chcesz nadać list? Ciekawe. Wydajesz też ułaskawienia? Tak, za to też odpowiadam. Czemu pytasz? No cóż, potrzebuję ułaskawienia dla mojego kapitana. Ułaskawienie dla twojego kapitana? O, więc to ty. Tak, to ja. O, teraz wszystko stało się jasne. Przykro mi, moje ręce w tej sprawie są związane. Renwick kazałby mnie natychmiast stracić, gdybym dał ci ułaskawienie. Cholera, było za łatwo. Okej, okay. Lekko przelegowało, ale na szczęście nic złego się nie stało. Czyli co, Wiktor? Niestety nie pomożesz mi, rozumiem. Można by było wejść na górę, może rzucimy okiem, czy coś widać z góry. A tak, no będę musiał... Niestety nie mam wgranego directa, jak sami pewnie zauważyliście, ponieważ... O, wow, dobra, znikam. Ponieważ właśnie nie instalowałem przez Spina, a problem jest taki, że czasami się szaleństwa dzieją właśnie. Zastanawiam się, czy mogę tutaj kraść. W sumie nie wypada troszeczkę, ale... Zaryzykujemy. Otwórzmy na przykład szafę. Widzę, że tu jest sporo złota na początek i jakiegoś właśnie tego jedzenia i dodatkowo piwko, więc no, spróbujmy może chociaż troszeczkę. Jest kufer, który jest zamknięty. Nie znam się na otwieraniu. Tak jest, więc no. Ale możliwe, że po prostu, jeśli by się udało... Wiecie, dzisiaj też czego tego odcinek... tam szukałeś, co? Ojej, niczego, już uciekam. Haha, Wiktor, przepraszam. Już uciekam, już jestem na dole. Co, będzie wszystko dobrze? Dobra, okej. Okay. Zgaduję, że jak spróbuję tutaj coś ukraść mu z tego miejsca, to mnie ucznie. Tak? Ała, nie bij. Żartowałem. Dobra, to w takim razie nie będę nic tutaj z tego wynosił. Żadnego złota. Ważne, że tam z góry żeśmy zdobyli co nieco. Dobrze, weźmy, sprawdźmy jeszcze tutaj tę odnogę. No właśnie, jakby się okazało, że gra ładnie działa, to wtedy najwyżej zainstaluję Directa dodatkowo. Jurgen, ty jesteś, widzę, że kucharzem chyba. Ej, ty. Tego miejsca. O, szaleje, znowu ktoś nowy? Jaki ziołuś, co się dzieje? Już tu, kurde, człowiek ledwo przyszedł się przywitać, chciał i ten. Gdzie trafiłem?
Jesteś ślepy? Trafiłeś do kuchni! O człowieku, nie mów mi tylko, że mam cię teraz jeszcze nakarmić! Kim jesteś? Nie dam mi czas. A kim ty jesteś? Jestem Jurgen, Jurgen z kuchni! A kim ty do cholery jesteś? Jestem... Zapomnij o tym, nie interesuje mnie ani trochę, kim jesteś i skąd przyszedłeś! Okej, no to chyba na mnie już czas, pójdę już sobie. Czekaj, możesz przy okazji stać się użyteczny, obierz ziemniaki. Chwileczkę, co? Masz, te dwa worki muszą za pół godziny zostać obrane. Przypatrz się. Nie jestem tutaj z powodu ziemniaków. Co? Nie wierzę ci! W takim razie wąs z mej kuchni, dupku. Chciał, żebym dla niego ziemniaczki obierał. Nie, no nie ma problemu, ziomuś. Bardzo chętnie bym ci pomógł, ale na razie to ja idę na górę zobaczyć, co tam. Fajne, że mamy... Zastanawiam się, dlaczego jest Speed Mode X1. Trochę dziwnie to wygląda. Bez tej informacji myślę, że też byśmy byli w stanie przeżyć, ale tak jakoś ten... Kurczę, powiem wam, że jak mnie nie widać, to tak ciężko się dosyć biega. Nie ta strona drabiny? A, okej, okay, rozumiem, więc... O, czekaj, mieszek jakiś schowany. Ale cię przypatrzyłem, skurzony mieszku. Hyc, do kieszonki robisz. No, mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie bił za to. Jeszcze to AIU1103. Tutaj wydaje mi się, że ten... A, to jest łóżeczko po prostu. Oj, kufer, który mogę otworzyć. Jestem niewidzialny, złodziejaszkiem, buchaha. Więc złoto, jabłuszko i inne rzeczy do kieszonki. Pan niewidzialny złodziej, cwaniak, schodzi po drabinie. O mój Boże, nie no. No ale to tak, to po prostu, no cóż, tak to w modyfikacjach czasem bywa. Różne rzeczy się dzieją, dobra, czy jestem w stanie na przykład zejść? Okej, chyba się uda. Czasami bywają różne problemy techniczne. Okej, jak tam Jurgen? Nie będzie krzyku, że tam ci macałem towara? Jurgen, nie Jurgen, przepraszam. Dobra, wyjdę stąd i na przykład jakbym wyszedł i spróbował ten... Właśnie, wydaje mi się, że nawet na Direkcie gierka by lepiej działała. Ale okej, saveik oczywiście kolejny. Na razie widzę, że rzeczywiście zamczysko potężne. Poznaliśmy już parę nowych osób, więc co? Chyba teraz trzeba zejść niżej. Tu jakiś strażnik, gwardzista. Jest tutaj wypas ludzi. Niewolnik, gwardzista, niewolnik. O, niewolnicy tutaj, dobra, rozumiem. Thorsten tutaj, cwaniaczek jakiś jest. Może do niego zagadamy, zobaczmy. Sejwik i cześć Thorsten. Kim jesteś? Jestem Thorsten, zajmuję się szkoleniem gwardii. Staram się robić z tych słabiaków przyzwoitych wojowników. Jak to jest być trenerem gwardii? Zawsze to samo gówno. Codziennie słyszę jęki nowych rekrutów. Moje łóżko jest za zimne. Ten ukradł mi gulasz. Codziennie coś innego. Kim oni myślą, że jestem? Ich babcią mnie do cholery. Lepiej niech zachowają swe marudzenie dla siebie, zamiast cały czas zawracać mi głowę. A czy mnie mógłbyś wyszkolić? Jako trener gwardii mam obowiązek instruować mieszkańców i członków Straży Miejskiej. Ale ponieważ nie jesteś ani obywatelem, ani nie jesteś w Straży Miejskiej, szkolenie ciebie nie wchodzi w grę. Dobra, czyli w takim razie chyba będziemy musieli stać się obywatelami. Tam w środku, jak wejdę, to pewnie ktoś będzie mnie ganiał? O nie, nie robi to na nikim wrażenia. Chętnie się rozejrzę. Widzę, że jest tu bardzo dużo kuferków, które warto by było obgramować, także jak tylko będę... O, dzień dobry panowie! Oj, ale chyba... Dobra, ty, halo, już! No, wynoś się. O, matko bosko, panowie, ale dobrze, jest tu bardzo dużo kuferków, które warto będzie... O, Markus, cześć, chyba ciebie szukałem, wiesz? A co ty się tak skitrałeś? Więc to ty jesteś tym piratem, który próbował włamać się do skarbca? Jak widzę, znów jesteś na wolności, co? Na to wygląda. Cóż, nie wiem, czy to było takie mądre. Cóż, zobaczymy, ale powiem ci jedno, gdyby to zależało ode mnie, kazałbym powiesić cię na pierwszym lepszym drzewie. Więc cieszę się, że to nie zależy od ciebie. W rzeczy samej. Okej, więc właściwie kim jesteś? Jestem Markus, komendant gwardii. Ale dla ciebie, komendant Markus, wszystko jasne? Tak, panie komendancie. Nie będziemy. Tak, panie komendancie. Dobrze, mam taką nadzieję. Okej, co wiesz o rebeliantach? Dlaczego pytasz? Książę mnie przysłał, prosił mnie o znalezienie obozu rebeliantów, dlatego znów jestem wolny mniej więcej. Więc wynajął pirata, żeby znaleźć buntowników? Cóż, to chyba nie był taki dobry pomysł. To jak? Czy wiesz coś, co mogłoby mnie zainteresować? Nie, prawdopodobnie nie więcej niż ty. Wiesz może, kto może coś wiedzieć? Cóż, jakiś czas temu otrzymaliśmy informację, że w zapomnianej dolinie ma być placówka rebeliantów. Kilka dni temu wysłałem kilku moich ludzi, by sprawdzili, czy coś jest nie tak. I jeśli ta informacja jest prawdziwa, powinien aresztować tych rebeliantów, zabrać ich do twierdzy. Ale... Tak? Od tego czasu nie miałem od nich wiadomości, więc nie mam pojęcia, czy jeszcze żyją. Więc co właściwie powinienem teraz zrobić? Cóż, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o buntownikach, chcąc nie chcąc, musisz udać się do zapomnianej doliny i samemu spróbować się czegoś dowiedzieć.
Świetnie. A gdzie jest dokładnie ta zapomniana dolina? Po prostu podążaj ścieżką przed fortecą, aż dojdziesz do rozwidlenia. Dalej idziesz w prawo, a w pewnym momencie natrafisz na mały obóz z kilkoma drewnianymi chatami. Mijasz go, idziesz dalej tą ścieżką, aż dojdziesz do zgniłego drewnianego mostu. Przekraczasz go, potem po prostu idź dalej w lewo. W pewnym momencie powinieneś natknąć się na nieco większą skałę, za którą prowadzi ścieżka do zapomnianej doliny. Dobra, rozejrzyj się tam, dzięki za wskazówkę. Nie no, czekaj, zaczekaj. Co jest? Chcesz zarobić kilka złotych monet, prawda? O co chodzi? Na tej wyspie są źli ludzie i nie mówię o buntownikach, kieszonkowcach czy podobnych postaciach. Mówię o niebezpiecznych przestępcach, którym grozi kara śmierci. Dobra, i niech zgadnę, mam ich zabić. Dokładnie. Chcę, żebyś ich zabił, a jako dowód, że naprawdę nie żyją, przynieś mi ich głowy. Oto ich podobizny. Okej, polowanie na nagrody, sam zadanie. Bardzo ciekawe. Listy gończe otrzymałeś. Sprawdźmy. A, i naprawdę chcesz, żebym odrąbał im głowy? Cóż, mógłbyś oczywiście po prostu przynieść mi całe ich ciało, ale chyba nie chciałbyś ich tutaj ciągnąć, prawda? Racja. Cóż, jeśli ich zobaczę, zajmę się tym. Dobrze, jest to warte nagrody, tyle mogę ci powiedzieć. Okej. Czy jest coś na co muszę uważać w mieście? Zasady są bardzo proste. Po pierwsze, możesz wejść tylko do domów handlarzy. Można je rozpoznać po znakach nad progiem. A po drugie, jeśli zostaniesz przyłapany na kradzieży lub wdasz się w bójkę, to odpowiadasz za to przede mną. Okej. A czy ty mógłbyś mnie przeszkolić? Ciebie nie ma opcji, zapomnij o tym. O, szkoda. Co nowego? Kilka dni temu dwóch obleśnych piratów próbowało wykraść trochę złota z księżącego skarbca. Mówi ci to coś? Więc po co głupio pytasz? Okej. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Jeszcze żadnego przestępcy nie znaleźliśmy poza nami. Dobra, pogrzebacz. O, to by była fajna pierwsza broń, ale coś czuję, że jak tylko go spróbuję dotknąć, to odrąbią mi łeb. O, właśnie o tym mówię. Yeah, lepkie rączki, kurde. No i pociemniało, halo, słoneczko. Przed chwilą tak ładnie świeciłeś, a teraz, kurczę, robi nas ciemny, będzie na odcinku. Cholercia, najgorzej. Ale widzicie, nie można ufać słoneczkowi. Dlatego lubię nagrywać wieczorem, bo to słońce aż tak czadu nie daje. I można polegać na tym, że rzeczywiście będzie ten. Wiecie co zrobię? Trochę się rozjaśnię, żeby nie było lipy i pobiegniemy dalej w miasto. Okej, więc możemy biec dalej, już jestem trochę bardziej widoczny. I co? Na początek oczywiście wszystko zbieramy i zwiedzamy. Zatrzymaj się, gdzie idziesz? Dokąd tędy pójdę? Do alchemika Sebastiana, ale w tej chwili go tam nie ma. Więc gdzie on jest? Nie mogę ci tego powiedzieć. Dlaczego nie? Tajemnica wojskowa, teraz wynoś się stąd. Okej, czyli Ulf mówi, że nie pójdę. Okej, tu są rzeczywiście jakieś drzwi pozamykane na milion spustów, więc rzeczywiście nie będę ten. Laga, sieba, no w końcu pierwsza broń. Oczywiście zakładam ją od razu, założę sobie również kapelutek. Aha, jaki cwany ziomuś. Nie no, fajnie, widzę, że nasz bohater to taki naprawdę cwany gapa troszeczkę. Zobaczymy, co to będzie się działo. Kurczę, jakie tereny w ogóle. Wow, co jest? Dzień dobry, jaka wypasiona modyfikacja tu się nam szykuje, coś wspaniałego. Kto tu mieszka? Co tu się... spadłem gdzieś! O mój Boże, wpadłem prosto w jakąś... nie wiem, czego tu szukam, wpadłem przypadkiem w dziurę. Dobra, już wychodzę, bo mnie za chwilę ktoś walnie w łeb, coś czuję. Jak będę tutaj grzebał, czego tu szukasz, ale to nie wiem w ogóle, co tu się stało. Ja nagle wpadłem w jakąś chatę i tyle. Dobra, sprawdźmy, co tu się dzieje. Widzę, że miasteczko jest wielopoziomowe, tu jakiś gwardzista biegnie. Jeremich, czekaj! Kim ty jesteś w ogóle? O, jak przylegowała mi gierkę, no, matko. Nie masz się. Tu czego szukać. Aha, wybiegliście, żeby nie mnie masz dorwać. Tu czego szukać. No już przecież nie wyszedłem. Jesteś wcale tak. No już. Witaj nieznajomy, nie bądź nieśmiały. Podejdź bliżej, rzuć okiem na me towary. A co sprzedajesz? Okej, pokaż towary, handlarz na wyspie. Zobaczmy, on sprzedaje jakieś miecze różne. Stary miecz, młotkowalski, nóż, toporek. Kurczę, jakie różne bronie. Tarcze, okrągła tarcza i stara drewniana tarcza. O, wow, dobra. Czyli mamy tarczę, mamy ten. Ma jakieś zbroje nawet, ubrania. Lekki skórzany pancerz, wygląda fajnie. Za 300, 15 ochrony przed obuchowymi, 10 cięte, 5 kłujące. No, zawsze coś. Wytrychy podychu, czyli standardowo. O, stare monety skupujesz, bardzo miło. Zupa rybna, wow, dużo zdrowia regeneruje. No dobra, widzę, że całkiem ciekawie. Na razie, Jeremi, wiesz co, chyba... Nic z tego. O, wow, nie, no, kurczę, laguje giereczka, laguje ewidentnie. Będzie trzeba popracować troszeczkę nad wydajnością, coś czuję. Mimo, że mam naprawdę high-endowy sprzęcior, to Gothic, widzicie, i tak wyciska po prostu siódme poty
z niego. Nie, no nie wiem, tak naprawdę cwajki. Dlaczego tak się dzieje? Ale cóż, tak jak mówiłem. Skrytbag jednego ziela, drewniana łyżka. Czekaj, czekaj. Nie masz tu czego szukać. Okay. Nie jesteś wcale taki głupi na jakiego wyglądasz. A jak pójdę sobie na drugą stronę, to co się stanie? Nie jesteś wcale taki głupi. To się nic złego nie stanie. To są bardowie jacyś. O matko, wszyscy po prostu krzyczą, żebym się wynosił i tak dalej. Masakra. Wszyscy po prostu świra dostają. Okej, okay, Ralf, widzę, że tu jest jakiś. To może zagadamy do niego, skoro już się trafił. Cześć, Ralf. Hej. Jeśli nie masz zamiaru nic kupować, możesz stąd spieprzać. Nie jestem w humorze na takie pogawędki. Okej, jesteś taki miły dla wszystkich swych klientów? O, wybacz, nieznajomy, ale nie jestem dzisiaj w dobrym humorze. Co się stało? No cóż, powiem ci, jakiś gnojek zamówił całe menu, nażarł się, po czym uciekł. Oczywiście nie zapłacił z góry. Czy mogę ci jakoś pomóc? Nie mów, że o tym nie wiedziałem. Chcesz mi pomóc, niby jak? Chcesz mi złoto, które on mi ukradł? Nie sądzę, że cię na to stać. On po prostu za dużo gada. Raczej myślałem o próbie odzyskania twoich pieniędzy. Nie mówię przecież. Czemu ty chciałbyś to zrobić? Ponieważ ty mi za to zapłacisz. A więc o to chodzi. Teraz rozumiem. Czy to się kiedy? Dobrze, mamy umowę. Dostaniesz część złota, które ten gość mi wisi, jeśli tylko mi je przyniesiesz. W porządku, jak wyglądał ten złodziej? No cóż, był względnie dobrze ubrany, miał ciemne włosy związane w kucyk i chyba dosyć cenny miecz przy pasie. Podejrzewam, że wszystkie z tych rzeczy były skradzione. Nawet włosy skradzione miał? A, no tak, udało się w stronę miasta portowego, skąd pochodzi większość złodziei. Na twoim miejscu rozejrzałbym się właśnie tam. Okej, a potrzebowałbym czegoś do jedzenia? Okej, i u niego można kupić trochę żarcia, z tego co widzę. Ma również te gulasze różne, fajne, drogie dosyć. Przepis na kompot z jagód. Okej, wydaje się to całkiem fajną rzeczą. Dobrze, a to jest jakieś jajko? Ugotowane jajko. Fajnie. Czy macie kury? Nieźle. Okej, Ralf świruje, a ja dobrze czuję, czy jak wejdę tutaj, to ktoś mi będzie chciał dać w łeb? Wow, powiem wam, że to miasto jest naprawdę ogromne. W ogóle ile tu się dzieje? Na każdym rogu coś. Tu widzę, że mamy warsztat stolarski, ale nie wiem, czy coś ten stolarz tutaj ma. O, witaj, w końcu jakaś nowa twarz w mieście. No tak, jesteśmy nową twarzą, to się zgadza. Zobaczmy, co powie. To twój sklep? Tak, jakiś czas temu przejąłem interes od mojego ojca. Niech Inus będzie dla jego duszy łaskawy. O, moje kondolencje. A, już dobrze. Tak to w życiu jest, prędzej czy później każdego z nas to czeka. Jak zmarł twój ojciec? No, ze starości. Żałuję tylko, że nie byłem w stanie spędzić z nim więcej czasu. Ale cóż, niektórych rzeczy nie można już zmienić. Ach, na czym to stanęliśmy? Okej, od zawsze byliście właścicielami tego miejsca? Nie, przejęliśmy to dopiero od niedawna. Tak naprawdę zawsze żyliśmy w niewielkim domu w lesie, ale w końcu przez te wszystkie grasujące stworzenia zrobiło się tam zbyt niebezpiecznie. Mój ojciec miał już swe młodzieńcze lata za sobą. Postanowiliśmy więc poszukać jakiegoś domu w twierdzy. Tak. A z racji, że ten sklep stał już tutaj pusty, to mój ojciec postanowił go przejąć. W końcu znał się dobrze na łukach i był kiedyś myśliwym. Jednak za czasów rządu starego księcia było wszystko lepsze. Okej, czy mógłbyś mi pokazać, jak wytwarzać bełty i strzały? Jasne, będzie ci to trochę kosztowało, powiedzmy 200 sztuk złota. Okej, czy u niego możemy tworzyć amunicję? Na razie mnie nie stać. Ale mógłbym u ciebie kupić łuk? Dobrze trafiłeś, tworzę najlepszy łuk, jakie okiem sięgnąć. Rozejrzyj się, jestem pewny, że znajdziesz to, czego potrzebujesz. Okej, u niego można kupić również łuki i kusze. Rzeczywiście ma tego dużo. Nawet zwykły krótki łuk byłby fajny, ale póki co jeszcze mnie na niego nie stać. Ma również strzały zwykłe, jakieś żelazne, kamienne. To jakaś śmiercionośna niezbyt jest, bo to tempa strzała. Okej, jak widzicie, mamy wybór amunicji również dosyć szeroki. Fajnie, fajnie. Czyli na pewno Tom jeszcze cię wpadnę odwiedzę, ale póki co lagujesz mi gierkę, więc idę sobie od ciebie. Okej, widzę, że to jakieś mleko możemy ukraść. Mamy tu również kufer, który chętnie bym obskrobał. Chyba nikt się nie obrazi, jak parę kufrów zostanie pustych. Pochodnia, piła i kij z gwoździami. No, jeszcze lepsza broń, także idealnie. I to za darmo. O, ale mam za mało siły. A jak nasze statystyki wyglądają? 15, 15, 10, 70. 15 w biciu, skradanie umiemy, okej. No niestety brakuje mi doświadczenia, żeby móc się czegoś więcej nauczyć. A tu wychodek, proszę państwa. Kolejna modyfikacja z wychodkiem, idealnie. Nie no, ale widać tutaj postaranie o powiedzmy jakieś szczegóły. Miasto rzeczywiście jest duże, jest szczegółowe. W każdym zakamarku coś jest. Słyszę kretoszczura. Ty, tu jest wyjście z miasta w ogóle. O, wow, okej. No dobrze, w takim razie może później. Dzisiaj skupmy się raczej na zwiedzaniu i sprawdzaniu. Tu chyba rzeźnik jakiś. Bacz, hej. No tam, rzeźnik. Cześć.
To jest grane? Nigdy nie widziałeś sklepu mięsnego? A, myślałem, że znajdę tutaj warzywa. Warzywa? Chyba sobie jaja robisz. W żadnym wypadku. A, pierdol się. Więc chcesz kupić, czy tylko odciągnąć mnie od pracy twą paplaniną? Chciałbym coś zamówić. Co masz na myśli? Powiedzmy 50 kawałków smażonego mięsa? 50 kawałków? Nie ma mowy, zapomnij o tym. Okej, gdzie mogę spędzić noc? W mieście jest mały hotel, na twym miejscu sporoby szczęścia właśnie tam. Z pewnością znajdzie się wolny pokój. Okej, pokażesz mi co do zaoferowania? Wszystko czego serce zapragnie, rozejrzyj się. Okej, i on ma mięso, rzeczywiście, w dobrych chyba cenach nawet. Z tego co kojarzę, u różnych handlarzy ceny różnych produktów mogą być inne, a to ze względu, że jak byłem w opcjach, ustawieniach dodatkowych chyba to było, sposób chodzenia, tak, domyślny, a jak tu można, domyślny, zmęczony, zrelaksowany, arogancki, o kurde, ty możemy sobie wybrać ten? Zmęczony, zrelaksowany, bo ten taki cwaniacki mi się wydaje, ten nasz główny bohater. O, halo green screen, halo słońce, co ty robisz? Oh no! Tak to właśnie jest. O nie, czekajcie, cwaniaki, muszę coś chyba... O nie, dobra. Nie, bo słonko wychodzi zza chmury i się zaczyna jakieś świrowanie. No zobaczmy, czy taki cwaniacki ziomuś... A, tu ten. A to na shifcie jak będziemy chodzić. O, no jak się bounsujemy, siema, siema, elo, elo. Takim cwaniakiem się wydaje nasz główny bohater. Jest piratem, który próbował okraść jakiegoś w ogóle zioma. Śmieszna sprawa całkiem, nie? Cześć, a Serafis mogę sobie zebrać? Czy to twój Serafis? A, teraz już mój. Ja, dobra. Widzę, że tu są jakieś listy gończe i inne rzeczy. I tu jakaś główna ulica. O, widzę, że mamy tutaj wodę przy źródełku, a ja chętnie akurat bym sobie uzupełnił butelkę, którą znalazłem pustą. Dodatkowo zbierzemy. No i dzięki temu mamy dwie wody. Fajnie jakby po wypiciu wody butelka zostawała pusta w ekwipunku. Możemy to oczywiście sprawdzić. To może sprawdźmy to od razu. Że gdy wypijemy właśnie butelkę z wodą, to tak, pusta butelka zostaje w ekwipunku. Więc to bardzo fajnie, więc za każdym razem, gdy będziemy w okolicy takiego źródełka, możemy uzupełnić pustą butelkę wodą i dodatkowo zawsze będziemy mieli manę. Więc wow, kolejna świetna mechanika, która mi się naprawdę podoba. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Miodowy tytoń zgaduje, że należy do kogoś, ale spróbujemy go ukraść. Fajka wodna, okej, i tu jest chyba hotel, więc zajrzymy do niego. Jorgan, kim jesteś? Przepraszam, przecież jeszcze się nie przedstawiłem. Nazywam się Jorgan, jestem właścicielem tego skromnego hotelu. Ile kosztuje pokój u ciebie? To zależy, jakiego pokoju potrzebujesz. Duży pokój kosztuje 12 sztuk złota na dzień, mały tylko 7. Okej, a jak idzie twój biznes? Ostatnio zrobiłem interes mojego życia. Jak to? Kilka dni temu wpadł tutaj bogaty kupiec i chciał wynająć na jedną noc pokój. Niech zgadnę, od razu wydoiłeś z niego pieniądze. Spryciarz. Policzyłem mu całe 200 sztuk złota. Okej, to widzę, że niezły z ciebie, ziomuś. Witaj nieznajomy, szukasz pokoju z przytulnym łóżkiem? Trafiłeś w odpowiednie miejsce. No, ja to wiem, ale już wydaje mi się, że ty jesteś zbyt chciwy na pieniążki, ale dobrze. 7 za pokój to brzmi dobrze. Zgaduję, że jak wejdę gdzieś dalej, to walniesz mnie w łeb, zobaczmy. Co się stanie? Siema, będziesz bił mnie? Nie, nawet mnie nie ściga, okej. Ma tu jakieś nawet rzeczy, więc można było się pokusić o kradnięcie. Nie no, wiecie, cwańki. Zawsze na początku trzeba trochę... A, green screen, przestań się psuć! Nie, tutaj się dzieje zła rzecz. Cholera jasna, no. Słonko, czemu mi to robisz? Muszę kupić nowe rolety tutaj do pokoju, jakieś bardzo zaciemniające, bo te aktualne są bardzo słabe. Jak widzicie, przebija wszystko w cholerę. Niech to szlak... O, wow, wow, wow. Dobra, to są oczywiście pozamykane drzwi, no bo nie kupiłem klucza, ale te ostatnie są otwarte, o dziwo. Sprawdźmy. Widzę, że tu mamy jakiś mały magazyn. Oczywiście kradnę, co popadnę, co w rączki. O, ubranie mieszkańca? Naprawdę? Znalazłem właśnie pancerz? Co ty mówisz? Ubranie mieszkańca, ewidentnie tak. Wydaje mi się, że jak tylko się ubiorę, to ktoś będzie... Ej, skąd masz to ubranie? No nie, no green screen, nie przestań mnie trollować. O, dziękuję, posłuchałeś. Że jak tylko wezmę ten... Oj, tu reszta pozamykana niestety, ale coś tam... czekajcie, pod schodami może być jeszcze coś ciekawego schowane. Wszystko trzeba ukraść, kurczę. Jak coś nie przykleją i nie przebiją gwoździem, to będzie moje. Okej, zobaczmy, czy cwaniak się zorientował, że właśnie obgrabiłem mu tutaj trochę tego towaru. Nie, na szczęście się nikt nie czepia. Oczywiście, jeśli będę coś tutaj próbował ukraść, to pewnie mi walnie w łeb. Ale zobaczmy, czy jak założę sobie pancerz nowy. I to wcale nie taki zły pancerz. I zobaczcie od razu, jak fajnie wyglądamy. I jeszcze ta nowa broń i żebyśmy w ogóle byli koksami. Dobrze. Naprzeciwko mamy sklepikarza Ralfa, z którym już rozmawialiśmy oczywiście, którego ktoś ojadł i uciekł, także smutna sprawa. Jeremiach, cześć. Z tobą już też gadałem, ty miałeś te fajne rzeczy różne.
Ale na razie nie chcę nic od ciebie. Tutaj nie wiem co jest. Jak wejdę tutaj, to ktoś będzie mnie bił? Chyba nie, ale może nie będę kusił losu. Jest tu pani obywatelka również. Ej, tu jest kowal. O, no to kowal to najlepsza rzecz. Okay. Tyler, czego chcesz? Jesteś tutejszym kowalem, prawda? Cholera, jak no to wpadłeś, mądralo. Powiedz, co chcesz i idź sobie. Mam tutaj ciekawe rzeczy do roboty, ciekawsze rzeczy niż głupia rozmowa z tobą. Pewnie potrafisz się domyślić. Potrzebuję broni. Dobrze dla ciebie. Na pewno sprzedajesz jakieś? Zapomnij, bronie, które kuję, są tylko i wyłącznie dla straży. Jeśli potrzebujesz bronić do kowala w mieście portowym lub do jakiegoś handlarza, oni na pewno coś mają. A co ze zbroją? Co ma z nią być? Sprzedajesz jakieś? Nie, zbroje, które posiadam, są jak bronie, tylko i wyłącznie dla straży. Jeśli myślisz, co zrobi ze mną komendant, jeśli sprzedam ci zbroję? Okej, wyglądasz na silnego. Cóż, ciągłe walenie młotem na kowadle wymaga trochę siły. Możesz mi pomóc stać się silniejszym? W sumie czemu nie? Co otrzymam jednak w zamian za poświęcony czas na naukę? Co powiesz na kilka sztuk złota? Dobra, daj 50 i sprawa załatwiona. Okej, możemy się u niego uczyć. A nie potrzebujesz przypadkiem rudy żelaza? Surowców mam coraz mniej. To znaczy, tak, cholera, przydałaby mi się każda najmniejsza bryłka rudy żelaza. Dlaczego pytasz? No cóż, dużo podróżuję po wyspie i z pewnością mógłbym co nieco załatwić. Za zapłatą, oczywiście. Dobra, tak myślałem, że ktoś taki jak ty to by za darmo nic nie zrobił. Za każdą bryłkę rudy, którą mi dostarczysz, dam ci, powiedzmy, 4 złote monety. Brzmi w porządku. Ja myślę, więcej byś i tak nie dostał. Okej, więc możemy u niego... będziemy mogli z nim handlować właśnie rudą. O, tu jakiś fajny miecz, ale niestety... I kij. Ciekaw jestem, czy tego kija mógłbym używać jako broń dwuręcznej. Tu jest jego sypialnia z kufrem zielonym, ale... O właśnie, już się obywatele i obywatelki obruszyły, także nie będę wchodził tutaj specjalnie bardzo. I tu tak właściwie mamy chyba wszystko. No zgaduję, że jak wejdę tutaj, to w końcu mnie ktoś ścignie. To są jakieś zamknięte, znaczy prawie zamknięte. A, to tutaj spadłem do środka, czyli tak, za chwilę właśnie gwardzista wpadnie. Będą krzyczeć, ojejajaja, dobra, przepraszam, a nie bijcie, idę stąd. Cholera, zaraz mnie zabiją. A jak dostać się do miasta portowego? Czy ktoś mi wytłumaczy, gdzie mam ścieżkę do portowego? Czekaj, bo tu portowe było widać stąd jakoś? No nie było, cholera jasna. Jakoś znajdziemy. Zobaczmy tutaj może z balkonu jakiś ten widok. Na w oddali. A to trzeba było wyjść ścieżką i się przejść gdzieś tam chyba. Jest jakaś wioska. O, okej, no może nie widziałem. Ale tak, ewidentnie będzie trzeba jakoś zleść. Kurczę, tutaj na ten ryneczek widok mi bardzo laguje gierkę. Dobra, w takim razie musimy chyba iść na dół. Tędy raczej nigdzie nie zajdziemy. O, jakieś grzyby tam rosną. Ale i rzeka płynie. Kurczę, nice. Dobra. Spadamy w takim razie, moi drodzy, wyjdziemy, spróbujemy może jeszcze z miasta. Zwiedziliśmy miasteczko, jak widzicie, jest dużo miejsc, do których nie mam dostępu, ale jest również dużo miejsc, które warto było odwiedzić. Są gwardziści, którzy wszystkiego pilnują. Jest ogólnie całkiem tu ciekawie. Muszę przyznać, że to miasteczko super sprawa. Jest 16 godzina już w grze, także niedługo będzie już takie popołudnie, dosyć solidnie, będzie się ściemniało. Okej, widzę, że rzeczywiście różne stwory i potwory tutaj są. My byśmy mogli na przykład troszeczkę zboczyć w prawo, zobaczyć co tutaj jest. Chętnie słyszę, że coś tu gdzieś mieli jedzonko jakieś. Tutaj jest, raczej nie przejdziemy. Ładne kwiatki, polana z kwiatami taka. Było parę ścierwojadów, więc co? Może na początek pierwsza akcja jakaś grubsza sobie, kurczę, weźmiemy, zobaczymy jak idzie nam bicie. Okej, widzę, że grzybki, podgrzybek w ogóle, ale fajnie. Co ty gadasz? Podgrzybki są. Borowik, w ogóle siema, te grzyby można zbierać i to takie różne są, jak widzicie. Nie tylko standardowe mięsa kopacza, ale borowiki normalnie, jakieś tutaj ciemne grzyby. Dobra, bo już ścierwojando ruszyło. O kurczę, jak wow, jak zarobiście wygląda to... Ta walka, jak HP. Wow. O kurde, swanki, co... Czy ja gram w Gotika? Czy to Gotik? Co ty gadasz? Niemożliwe. Ale wypas, jakieś numerki lecą, widać od razu ile HP się zabrało przeciwnikowi. Mega spoko, nie? Dobra, oczywiście walczymy. Walczymy ze ścierwojadami. Ze ścierwojadów i tak nic ciekawego pewnie nie wyciągniemy. Ale na początek rozgrzewka oczywiście zobaczymy. Młode ścierwojady. Pięknie, zarobiście. Ale to super wygląda, cwęki.
I od razu widzimy, ile zadajemy obrażeń, ile przeciwnik ma HP i tak dalej. No bardzo spoko, sympatycznie. Ja oczywiście jestem zwolennikiem tego, jak mamy raczej mało rzeczy na hadzie, że tak powiem. Mało rzeczy nam tutaj nas rozprasza. Ten lewy dolny, lewy górny róg bym troszeczkę wyczyścił, wiecie? Bo to tak wygląda troszeczkę tam nawalone jest ten... bo są dwie jakby informacje o tym samym i tak dalej. To tak ja jednak ten, wolałbym jedną. I ten speed mode też bez sensu jest. Może da się jakoś to wyłączyć, jeśli ktoś grał w Velen i wie, jakby to zrobić, można było to, chętnie usłyszę. Okej, tu widzę, że jest jakaś ścieżka, możemy spróbować zejść na dół, ale zgaduję, że to stado ścierwojadów da mi w kość, więc może jeszcze nie wychodźmy za daleko, spróbujmy jeszcze się rozejrzeć przy mieście, bo dzisiaj pierwszy odcinek, więc warto by było najpierw się z grą zapoznać. Jak widzicie, poznaliśmy już trochę miasta, posmakowaliśmy już trochę nowych mechanik. Bardzo mi się podoba, że w lewym dolnym rogu jest HP oraz, że jest właśnie mana. O, dzięki temu kamera nie będzie zasłaniała i będziecie widzieć wszystko. Jeju, ścierwojada, spoko. Więc no, bardzo sympatycznie. I ten green screen popsuty, kurde, no, słońce, czemu mi to robisz? Ja wiem, ja lubię bardzo, jak ty świecisz, ale akurat teraz, na pierwszym odcinku, takie popsute green screen, to jest uff, bardzo nieładne, no. A jak z czasem stoimy? Też całkiem ładnie. Wydaje mi się, że pierwszy odcinek będzie taki akurat. Więc co, cwaniaki? Myślę, że w kolejnym odcinku ruszymy w drogę. Chyba tą ścieżką na dół. Zobaczymy, czy uda mi się gdzieś nią dotrzeć, czy uda mi się spotkać nowych ludzi, w razie czego możemy zawsze teleportować się. O, jest kij również, zobaczmy. Kij idealny do produkcji strzał i bełtów. Możemy również za jego pomocą walczyć, jest to broń dwuręczna w ogóle. Także śmiesznie, możemy sobie go póki co zamontować na plecy. A i tak, i oczywiście w razie czego możemy się teleportować, gdyby było troszeczkę niebezpiecznie na zamek, więc w każdej chwili możemy wrócić i co, i gdzieś pójść spać i tak dalej, także no. Także cwańki, tą drogą ruszymy w kolejnym odcinku, a zatem was serdecznie dziękuję. Jeśli jesteście na hype'owanie na tę modyfikację równie mocno co ja, to koniecznie zostawcie suba z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Śledźcie tę serię od samego początku, tak jest najlepiej. Komentarz, mam nadzieję, że jakieś porady. Oj tak, na początek porady mi się na pewno przydadzą. Green screen jest popsuty, nie robi tego. Wow, co ty robisz? Ja zasłonię moim ciałkiem tutaj. Także... zostawcie właśnie jakieś porady w komentarzach, zostawcie suba z dzwonem, łapy w górę, zmotywujcie tutaj do działania, do nagrywania kolejnych odcinków z naprawdę ciekawej modyfikacji. Ja spróbuję jeszcze jakoś rozwiązać problemy troszeczkę z właśnie płynnością działania, powinno się jakoś udać to rozwiązać, myślę. Także co, po pierwszym odcinku mam nadzieję, że wszystko dobrze i co, usłyszymy się w kolejnym już niedługo. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa!